obraz, o którym chcę opowiedzieć, wisi w moim gabinecie. Jest niezwykle tajemniczym malowidłem. Nawet tytuł muzealnej karcie inwentaryzacyjnej ma znak zapytania. Mroczny i intrygujący ze względu na przedstawioną scenę, zawsze jest pretekstem do rozpoczęcia rozmowy z moimi gośćmi. Płótno z końca XVII lub przełomu XVII i XVIII wieku szkoły włoskiej przedstawia w ujęciu do bioder półnagą parę. Kobietę o bujnych kształtach i silnie zbudowanego mężczyznę. Nie posiada żadnych atrybutów, które pozwoliłyby na odczytanie tematu dzieła. Pomiędzy postaciami zachodzi narracja. Kobieta demaskuje mężczyznę ukrywającego się pod maską i peleryną. Maska nie ma cech, które by ją jednoznacznie określały. Ma rysy młodzieńca bądź kobiety o jasnych puklach włosów. Obie postacie przedstawione są w chwili zaskoczenia. Kobieta nie spodziewała się ujrzeć pod przebraniem tego, którego zobaczyła. Mężczyzna nie przewidział, że jego oszustwo zostanie odkryte. Pod maską widać twarz o rysach człowieka starszego, z siwą brodą i wąsami. Dłonie obojga wyrażają zaskoczenie, obawę i próbę zachowania dystansu. Postacie silnie kontrastują z ciemnym, brązowym tłem, a padające z góry światło silnie podkreśla formę i ostro modeluje postacie. Zamknięta w trójkącie kompozycja pomimo dynamicznych gestów rąk wydaje się być statyczna, niczym zatrzymana w kadrze scena teatralna. Tak zaakcentowane przedstawienie może być przykładem zarówno sceny mitologicznej, jak i alegorycznej. Jeden z tytułów tego dzieła brzmi Momus i Nimfa. Momus to postać w mitologii greckiej i rzymskiej, uosobienie kpiny, dokuczliwy prześmiewca, łowca wad, szukający pretekstu do oszczypliwości. U Hezjoda postać opisywana jest jako kobieta, córka bogini nocy Nyx i siostra Hesperyd. Inne źródła określa ją jako boginię żartów, sarkazmu i szyderstwa. Jeszcze inne źródła podają, że to postać męska, doradca bogów, który za swoje nieustanne krytykanstwo strącony został na ziemię. Bywa przedstawiony jako starzec lub młodzieniec z maską w dłoni i berłem lub laską błazna. Kolejnym tytułem, jaki starano się rozważyć przy analizie ikonograficznej tego dzieła, jest Allegoria Vanitas, przemijania, marności i ulotności ludzkiego życia. Jednak brak na obrazie symboli oprócz maski, które by były ściśle związane z takim przedstawieniem. Z kolei do przedstawienia alegorycznego nawiązuje tytuł Prawda odkrywająca fałsz. Z maską w dłoni ukazywano personifikację udawania, bufonady i zagadki. Postać prawdy w ikonologii była młodą, piękną, nagą dziewczyną na znak jej naturalnych cech, szczerości i prostoty. Prawdzie w sztuce baroku towarzyszył czas, przedstawiany jako starszy, uskrzydlony mężczyzna z atrybutami takimi jak kosa, sierp, noc czy klepsydra. Przeważnie też to czas odsłaniał prawdę, a nie jak na omawianym obrazie, gdzie jest demaskowany przez nią. Więc co przedstawia ta tajemnicza scena? Podczas konserwacji obrazu na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych dyplomantka pani profesor dr Joanny Szpor, Agnieszka Kalbarczyk, w wyniku długich i żmudnych poszukiwań i konsultacji skłoniła się ku przypuszczeniu, iż może to być Herakles zdemaskowany przez kobietę tracką, scena z mitu związanego z jego wyprawami. Dotyczy sytuacji, gdy podczas burzy morze wyrzuca statek Heraklesa na wyspę Kos. Tam wraz z towarzyszami wdaje się w bójkę, ale wyczerpany burzą i przewagą liczebną przeciwników trafia do domu kobiety trackiej i w jej szatach ucieka. Po śnie i posiłku wraca i pokonuje wszystkich. Jednak podczas prowadzonych kwerend nie udało się znaleźć jednoznacznych analogii do tej sceny w innych obrazach czy grafikach. Podczas prowadzonej konserwacji udało się natomiast ustalić pochodzenie obrazów. Nie jest to bowiem obraz należący do kolekcji zamojskich. Przywędrował do Kozłówki w roku 1954, kiedy to muzeum zamieniono na centralną składnicę muzealną. Wcześniej, w wyniku ustawy o reformie rolnej, na mocy której przejęciu przez państwo podlegały wszystkie majątki o powierzchni powyżej 50 hektarów, w roku 1945 z częściowo spalonego dworu Konarskich w Topoli w powiecie pińczowskim trafił do muzeum w Kielcach. Nie rozwiązaliśmy więc do końca zagadki związanej z tytułem obrazu. Być może w przyszłości innym, konserwatorom, historykom sztuki czy koneserom uda się rozwikłać, co artysta chciał przekazać nam w tym obrazie.